Witajcie na moim blogu. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o pączkach. Ale nie o pączkach tych, których święto będziemy obchodzili za tydzień w tłusty czwartek, ale o innych pączkach. O pączkach kwiatów, o pączkach liści, o pączkach pędów, pączkach bulw, pączkach kłączy, czyli o gemmoterapii. Gemmoterapia to jest taki dział fitoterapii, który wykorzystuje do leczenia właśnie te wszystkie pączki, które pojawiają się już o tej porze. Mówię o tej porze, ponieważ to jest połowa lutego, a my mamy temperatury plus 10. Więc ta przyroda też troszeczkę już zaczyna fiksować i na wielu krzewach, na wielu drzewach pojawiają się już spore pączki. Normalnie te pączki z reguły gdzieś tam zbieramy bardziej marzec, kwiecień. Ale no tak jest w tym roku inaczej trochę. Dlaczego to jest takie istotne? Co jest istotą tej gemmoterapii? Cechą charakterystyczną właśnie tego surowca wykorzystywanego do gemmoterapii jest obecność tak zwanej tkanki twórczej, czyli tej tkanki wzrostowej. I w tych pączkach właśnie tych krzewów, drzew, a także różnych innych roślin i ziół znajduje się ogromne bogactwo tych substancji czynnych, tych witamin, tych mikroelementów. One troszeczkę mają inne właściwości niż ta roślina, czy drzewo, czy krzew, czy owoce, liście dojrzałej formy, ale jest bardzo polecany przez twórców tej gemmoterapii, czy odkrywców tej gemmoterapii. I ja zaczęłam od dereń. Dereń, co prawda, pąki zaczyna zawiązywać już jesienią, ale teraz jest ten czas, kiedy tego derenia trzeba przyciąć. Trzeba przyciąć, bo w naszych warunkach w te kwietniowo-majowe przymrozki potrafią zniszczyć wszystkie zawiązki owocowe. Dlatego my zawsze przykrywamy takim specjalnym namiotem, który uszyłam z agrowu kniny i w ten sposób udaje nam się uzyskać jesienią fantastyczne, bardzo zdrowe owoce, bogate w witaminy, mikroelementy i wszystkie dobre substancje, które potrzebne są dla naszego zdrowia. O tym zresztą napisałam już na moim blogu półtora roku temu i zrobiłam też film. Także jeżeli ktoś chciałby więcej informacji o dereniu, o jego wspaniałych właściwościach, to zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube lub zapoznaniu się z wpisem na moim blogu melarosa.pl. Ale wracając teraz do tych pąków, ponieważ mąż już przyciął tego derenia do takiej formy, żeby ten namiot mógł okryć bezpiecznie tą roślinę, ten krzew, więc ja te gałązki obcięte przyniosłam sobie do domu, one za parę dni zakwitną, bo dereń w ogóle kwitnie bardzo wcześnie, najczęściej na przełomie lutego i marca. Czasami, jak jest taka bardziej zimna zima, no to pod koniec marca potrafi zakwitnąć. Ale już jest przycięty. I ja te pączki zebrałam sobie z pozostałych gałęzi i tutaj mam część w tej szklance. Ale żeby zrobić sobie coś z tych pączków, no ja akurat zaparzam herbatki. Można oczywiście zrobić sobie nalewkę z takich pączków. Można jakiś inny ekstrakt. Natomiast również można wykorzystać do celów takich kosmetycznych, tak jak ja przygotowuję sobie tak zwane przedmieszki, czyli macerat olejowy czy gliceryt, to również do tych celów
trzeba te pączki rozdrobnić. I ja tutaj w tej drugiej szklance mam po prostu rozdrobnione. Jaka jest różnica? No taka jest różnica, że te nierozdrobnione no jakby nie wypuszczają tutaj wiele tych dobrodziejstw do tej wody, natomiast już rozdrobnione po prostu jakby oddają więcej tej całej dobroci, którą mają w sobie do tego naparu. Czy to będzie forma jakaś inna, czy nalewka, czy nalewka, czy ewentualnie jakiś ekstrakt taki wodny. Strasznie wieje, dzisiaj jest ta wichura, więc troszkę mnie to rozprasza, ale wracam do tematu. Z jakich drzew można pozyskiwać te pączki? I tu poleca się przede wszystkim brzozę, pączki brzozy, buku, czeremchy, jałowiec, jesion, potem jest leszczyna. Leszczyna już zaczyna kwitnąć, więc ona nie tylko ma pączki, ale już i kwiaty. Dalej jest morwa. Olcha też już zaczyna kwitnąć. Potem mamy jeszcze sosnę, no też sosna. Patrzyłam na moje krzewy, już ma takie drobne pączki wielkości, no pestki od czereśni. I to są właśnie takie najlepsze. Można je również spożywać na surowo. Wiele z tych pączków można zrobić albo prosto z krzewu jeść, albo dodawać do jakichś tak surówek czy sałatek. Ewentualnie no, przetwarzać to czy suszyć. Dobre są jeszcze pączki topoli, pączki wiązu, ale również pączki z wielu naszych drzew owocowych i krzewów, z porzeczek, z agrestu, również pączki z jabłoni, czy gruszy, czy jeżeli ktoś ma brzoskwinie, również polecane są tego rodzaju pączki. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma swój ogród, przejdźcie się po ogrodzie, zobaczcie, co się tam dzieje. Jeżeli nie macie ogrodu, idźcie do lasu na spacer, przyjrzyjcie się drzewom. Być może tam już czekają na Was te pączki i zamiast tych tabletek z apteki czy jakichś suplementów diety, idźcie po te witaminy, po te mikroelementy do lasu albo do ogrodu. Na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału YouTube i mojego bloga melarosa.pl i do zobaczenia wkrótce.